Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. Jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego nowego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Partnerem odcinka jest Blik i ich kampania a gdyby następnego razu miało nie być na pewno zdarzyło Wam się nie doczekać oddania pieniędzy za kawę, obiad czy taksówkę oddam później albo postawię następnym razem brzmi znajomo? Na szczęście jest szansa, że to się nie powtórzy, bo wysłanie przelewu na telefon Blik zajmuje kilka sekund, a pieniądze trafiają na konto odbiorcy natychmiast, niezależnie od dnia i godziny, także między różnymi bankami. Zarejestruj swój numer telefonu w usłudze przelew na telefon Blik, aby móc odbierać błyskawiczne przelewy. Sprawdź dostępność usługi w swoim banku. Odcinek 280 Oficjalnie mamy lato okres wakacyjny, urlopowy i tak wyczekiwany. Choć z wiekiem dochodzę do tego, że jednak wiosna i jesień to moje faworytki, to co roku witam lato z ogromną radością, bo kojarzy mi się z odpoczynkiem i celebracją. Prawdopodobnie między innymi dlatego, że również moich urodzin, ale o tym za dwa miesiące. Na dobry początek tej celebracji, słuchajcie, złamałam sobie stopę i cały czerwiec spędziłam w Ortezie, dlatego w dzisiejszym odcinku nie zabraknie życiowych refleksji i polecajek z nieco innej niż zwykle perspektywy. Ku zaskoczeniu wielu znajdzie się też miejsce, na podróże. Jak zawsze pojawi się sporo jedzenia, ale i kilka propozycji ze świata wellness, które mam nadzieję miło Was zaskoczą i zaciekawią. I małe ogłoszenie ode mnie jest takie, że przez całe lato szykuję dla Was wyjątkową serię podcastu. Pierwszy odcinek będzie z Wami już za tydzień, a szczegóły projektu poznacie na dniach. Jeżeli będziecie śledzić mnie na Instagramie na moim profilu, czyli Karolina Sobańska. A teraz przechodzimy do dosyć długiej i zróżnicowanej listy polecajek czerwca. Pytanie brzmi, czy kontuzja może być inspiracją miesiąca? Na pewno moi drodzy nie dosłownie, ale z uwagi na mój niefortunny wypadek, udało mi się dojść do kilku ciekawych wniosków. Mówi się, że rzeczywiście potrzebujemy nieco trudniejszych doświadczeń i wyzwań, by pewne rzeczy w swoim życiu dostrzec. Tak niewątpliwie było w moim przypadku. Zaznaczę tylko, że nic poważnego mi się nie stało. Miesiąc w ortezie z uwagi na złamanie kości śródstopia bez przemieszczenia, równo bardzo, bardzo ciekawi. Nie jest końcem świata, ale wydaje mi się, że każda okazja do tego, żeby wyciągnąć jakieś życiowe wnioski jest dobra. I pomyślałam, że na tym poniekąd zbuduję narrację dzisiejszego odcinka, bo był to, nie ukrywam, motyw przewodni tych ostatnich tygodni. Pierwsza taka moja refleksja, która przyszła do mnie od razu po moim wypadeczku. Używam zdrobnienia, żeby nie dodawać patosu temu odcinkowi. To po prostu symboliczne zmuszenie do zatrzymania się i przestania tego biegu w kołowrotku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja kilkukrotnie wspominałam książkę. 4000 tygodni i pięknie wam tutaj wykładałam mądrości na temat właśnie nie gonienia za celem i nie zapętlania się w naszej produktywności. No cóż, w teorii jestem świetna, to już wiemy, ale dopiero ta sytuacja pokazała mi, że w praktyce, realnie nie mogąc chodzić, w końcu byłam zmuszona się zatrzymać i nie dorzucać sobie non-stop zadań i atrakcji, nie próbować wypełnić sobie dnia jak największą ilością rzeczy, które w zbogacą moje życie i dorzucą mi roboty, bo tak to w praktyce wyglądało. Przyznaję się bez bicia, ale to, co było dla mnie kluczowe podczas tego zdarzenia i tego całego czasu, to moje podejście, mój mindset, że ta sytuacja ma mnie czegoś nauczyć. Może jest to banalne podejście i szukanie, że wszystko dzieje się po coś, ale mi takie nastawienie zdecydowanie pomogło. Swoją drogą spotkałam się kilkukrotnie z komentarzami od mniej lub bardziej bliskich mi osób, że ale się urządziłaś dziewczyną w tym najlepszym czasie życia i w ogóle najgorzej jest pięknie, cudownie i tyle ja. Nie zepsuło mi to humoru i wydaje mi się, że całkiem dzielnie przeszłam przez te cztery tygodnie. Czy polecam złamać sobie stopę? Nie, ale kolejną refleksją była ogromna wdzięczność za moje ciało i za jego sprawność, bo żeby sporo poruszać się o kulach w różnych warunkach, do czego za chwilę nawiążę, potrzebna jest niezła siła. Więc dziękowałam mojemu ciału za to, że było na to przygotowane. Dziękowałam sobie za to, że dbam o nie na co dzień, że ćwiczę i dzięki temu było w stanie ono kompensować ten uszczerbek i pozwolić mi, no, może nie chodzić, ale poruszać się. I dlaczego to poruszanie było tak szczególnie istotne w moim życiu w czerwcu? Bo słuchajcie,. Dwa dni po złamaniu poleciałam do Toskanii na wesele mojej przyjaciółki i tutaj już płynnie wchodzimy w realną inspirację miesiąca, czyli region Chianti. Ja wielokrotnie, wielokrotnie, dwukrotnie byłam w Toskanii, ale tym razem po raz pierwszy wybrałam się tam wiosną, więc po pierwsze Toskania jest bujna i zielona, a nie przesuszona w sierpniu. Region Chianti jest niesamowity i malowniczy. Tutaj chodzi zarówno o widoki przyrodę, winnice, ale i zabudowania i kilka słów w ogóle o Chianti. To to, że jest to kraina historyczna, a także region winiarski we Włoszech, zlokalizowany w środkowej części Toskanii, na terenie sześciu prowincji. Tam mamy Florencję, Sienę, Arezzo, Pizę, Prato i Pistoje i słynie właśnie z uprawy winorośli, rozległych winnic porastających tamtejsze wzgórza oraz produkcji wina Chianti. Nie wiem czy Planowaliście wybrać się do Toskanii, ale jest to ogromna rekomendacja z mojej strony. Ten region jest przecudowny i właśnie o tej porze roku, a jest to połączone z moją kontuzją, bo słuchajcie, no przeżyłam wesele, powiedzmy, że nawet tańczyłam, chodziłam po cudownej posiadłości, chodziłam, to jest, to jest dużo powiedziane, i gdyby nie to ciało, o którym mówiłam przed sekundą, to nie udałoby mi się tego doświadczyć w w takiej formie, a może wcale. Temat ciała będzie się przewijał w tym odcinku. I na pewno kwestia relacji z ciałem, szacunku do ciała, była takim wątkiem wiodącym dla mnie w tym miesiącu. I bardzo ważne było dla mnie również to, aby tę aktywność fizyczną utrzymać. Ale też zadbać o moje ciało, podczas gdy jest ono narażone na zupełnie inny rodzaj wysiłku, no właśnie poprzez to, że nie wiem, nie używam jednej nogi i jestem non-stop na rękach, czyli chodzę o kulach. I kiedy chwilę odpoczęłam po weselu, bo naprawdę czułam się jak po jakimś surwiwalu, wiecie, deszcz, kamienie, schody, tańce, ludzie, dużo się działo. Stwierdziłam, że chciałabym spróbować mieć jakąś rutynę ćwiczeniową, mimo że nie mogę chodzić i. Mam ortezę i okazało się, że na YouTubie są dziesiątki nagrań i propozycje praktyk jogi bez nogi, bez stopy, bez kostki. Ja jestem mega zachwycona i mega wdzięczna za to, ile jest wspaniałych, darmowych materiałów, które mogą spełnić nasze wymagania przeróżne w zależności od naszych dolegliwości, więc pamiętajcie, że nie ma co się zamykać, odcinać, zamrażać, tylko można szukać i próbować. Więc podlinkuję Wam jedno wideo, jednego gościa, to się nazywa Yoga with James, który zrobił dwa workouty jogowe, które bardzo przypadły mi do gustu i robiłam je naprzemiennie. I jeszcze drugi rodzaj aktywności, trochę się śmieję, ale zastanawiałam się, jaką partię ciała mogę ćwiczyć i jakie Praktyki mogę wykonywać bez wprowadzania żadnych kombinacji i były to pośladki. Więc przypomniało mi się, że parę lat temu miałam takie wideo kilkominutowe na trening pośladków z. Melissa Wood jest dostępna na YouTubie i to też robiłam sobie przez ten cały czas prawie codziennie i zainwestowałam ten czas po prostu w jakąś inną partię i w nieco inny rodzaj aktywności, więc polecam Wam trochę tutaj pokombinować. I wracamy do kontuzyjnych refleksji. Na pewno wielkim moim przemyśleniem była wdzięczność za komfort, jaki mam w życiu. I komfort trwania w kontuzji. Choćby to, że mam pracę, którą mogę wykonywać z dowolnego miejsca, że do mojego mieszkania wjeżdża się windą, że mam kogoś, kto może zrobić mi zakupy, że mam możliwość poruszania się taksówkami, że mogę spędzać słoneczne popołudnia na balkonie i nie czuć, że cokolwiek mnie omija, i że mam też ludzi, którzy dostosują się do mojej ograniczonej mobilności i będziemy mogli razem spędzać. Czas, że mogę pojechać do mojej mamy i siedzieć sobie w ogródku, więc masa, 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 masa wdzięczności za to, co mam. Kolejną inspiracją jest medytacja, a raczej medytacyjne podejście do życia. I tutaj mała anegdotka. Po powrocie z Toskanii, moja przyjaciółka zapytała mnie o to, czy nie brakuje mi mojej praktyki medytacyjnej i praktyk jogi, jak się czuję, jak moja głowa. I ja chwilę się zastanowiłam i pomyślałam sobie, wiesz, co, w sumie to nie czułam się tak dobrze i spokojnie od dawna. I doszło do mnie, że ciągłe obserwowanie swojego ciała, bycie ostrożną, zważanie na każdy krok, wymusiło, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, na mnie stuprocentową uważność i fokus na ciało. Czyli to, czego przez lata uczyłam się z filozofii mindfulness, o tym, żeby Skupiać się na tu i teraz. Jeżeli zamiatasz podłogę, to stajesz się zamiataniem podłogi. Stawiasz każdy krok myśląc o tym, że idzie lewa stopa, prawa stopa. No po raz kolejny, mistrzyni teorii, ale czy rzeczywiście tak robimy? No niekoniecznie. A w tej sytuacji nie miałam wyjścia, bo inaczej bym się pewnie przewróciła, a absolutnie nie wyobrażałam sobie, że mogłoby mi się coś stać, lub że mogłabym jeszcze raz doświadczyć bólu tego miejsca ale ta zwiększona ilość uważności i medytacyjnego podejścia do życia nie sprawiła, że przestałam medytować, bo od dłuższego czasu chodziło za mną testowanie medytacji z doktorem Joe Dispenza. Miałam to na swojej liście, odkładałam na tak zwane święty nigdy. Pamiętam, ostatnio słuchałam doktora Joe w podcaście Jay Shetty, o którym też Wam mówiłam wielokrotnie. I wiedziałam, że jest to coś na moim radarze. No i takim dużym tematem w praktyce. Jody Spencer, jest samouzdrawianie. Polecam Wam sobie troszeczkę więcej o tym poczytać. Skupianie się na wizji siebie w przyszłości, ale cały jego proces, cała jego technika jest oparta na koherencji serca i mózgu. No i oczywiście po raz kolejny musiało przyjść do mnie jakieś zmartwienie w postaci, w postaci kontuzji i dosyć dużej motywacji, żeby z tej kontuzji wyjść z uwagi na plany wyjazdowe, że stwierdziłam, kiedy jak nie teraz, Spróbuję tych medytacji. Więc zrobiłam je kilka razy w tym miesiącu, i jest to dla mnie naprawdę duże, duże, duże odkrycie. Zarówno jeśli chodzi o to, jak transformuje się mój nastrój, ale też to, jak realnie. Słuchajcie, nie wiem, czy próbowaliście kiedyś tego typu praktyk. Jak czułam w trakcie medytacji, jakbym była akumulatorem, jakby w moich rękach po prostu. Rodziło się tyle energii, że mogłabym nią strzelać po kątach. Chciałam powiedzieć po ludziach, ale to nie zabrzmiało za dobrze. Więc niesamowite, niesamowite doświadczenie. Podlinkuję Wam też przykładowo medytację, ale wystarczy sobie to wygooglać. Po prostu dr. Judy spędza medytacja ich jest, ich jest sporo, ale tak jak powiedziałam, to bazuje na założeniu koherencji serca i mózgu. Koherencja to jest miara rytmu serca, który jest niezależny od ilości zmienności rytmu serca. I odzwierciedla on uporządkowaną i harmonijną synchronizację między różnymi układami w ciele, takimi jak rytm serca, układ oddechowy i ciśnienie krwi. Ilość koherencji, które mamy w rytmach naszego serca, można zmienić i co jest bardzo ciekawe nasze myśli i nasze emocje też mogą zmieniać wzorce rytmu serca, a te zmieniające się rytmy serca mogą wpływać na inne układy ciała. Czyli podsumowując, kiedy serce staje się koherentne, nasz układ nerwowy odpowiada podniesieniem poziomu energii w mózgu, kreatywności i intuicji, które ma pozytywny efekt na prawie każdy organ w ciele. I oczywiście, to co przed chwilą powiedziałam, przeczytałam, nie jestem aż tak kompetentna w tym temacie. W momencie, kiedy serce i mózg działają wspólnie, zwiększa się nasze uczucie zadowolenia, jedności i związku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ze światem zewnętrznym. Ja wiem, że to może brzmieć nieco magicznie, ale po pierwsze, dr. Jerry Spence ma ogromny zespół badawczy, bardzo dużą grupę badawczą, znany jest na całym świecie i sukcesy, jakie odnoszą jako, nie wiem, firma, klinika, technika, jego niesamowite warsztaty i właśnie, przykłady ludzi, którym w zdumiewający sposób pomogły te praktyki. To jest coś, co robi ogromne wrażenie i ja mogę powiedzieć, że było to narzędzie, z którego ja też sobie korzystałam. Więc jeżeli w jakikolwiek sposób to do Was przemawia, to bardzo proszę lećcie. Pozostaniemy w podobnym temacie, bo moja kolejna polecajka to jest coś, z czym czekałam chwilę. Aby się z Wami podzielić, ponieważ kilka miesięcy temu zaczęłam testować terapię czaszkowo-krzyżową, jak pewnie kilka osób, zakładam przynajmniej kilka osób wśród słuchaczy, usłyszałam o niej po raz pierwszy, bodajże w zeszłym roku, w podcaście Martynie Dziewieckiej o Zmierzchu. Temat mnie zainteresował i postanowiłam sobie po raz kolejny stestować, stestować tę technikę. Znalazłam z polecenia odpowiedniego specjalistę. I powiem Wam, że jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Kilka słów o terapii czaszkowo-krzyżowej. To jest inaczej terapia kraniosakralna. Jest to odłam osteopatii, często nazywany osteopatią kranialną. Polega na delikatnej manipulacji i uciskaniu punktów w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej oraz kości krzyżowej. Jest to terapia powięzi, a za jej sprawą następuje. Następuje rozluźnienie struktur łączno-tkankowych, których napięcie może powodować różne kłopoty zdrowotne, zarówno somatyczne, jak i emocjonalne. Także terapia kraniosakralna to w czystej postaci, po prostu holistyczne podejście do naszego zdrowia, do naszego organizmu. Ja zdecydowałam się na tę terapię, dlatego że mam za sobą też psychoterapię i miałam takie poczucie od dłuższego czasu, że tak jak już nawiązuję po raz trzeci, jestem mistrzynią teorii, potrafię pięknie analizować to, co mi się przytrafia i w ogóle całemu światu. Natomiast dochodzę do tego, zgłębiając wiedzę w ostatnim czasie, że bardzo dużo siedzi w naszym ciele i nie da się intelektualnie wyjść z pewnego rodzaju traum czy napięć, dlatego postawiłam na ciało. I dla mnie, dla mnie był to strzał w dziesiątkę, jest to 45 minut bycia w ciele, ogromny recept energetyczny. Jest to czas, kiedy Pozwalamy sobie na to, by przychodziły do nas różne emocje, różne obrazy, tak, niektóre osoby mają mniej lub bardziej intensywne doświadczenia. Pamiętam, na początku terapii szkoło-krzyżowej zdarzyło mi się rozpłakać, czuć ogromne pokłady emocji i, i dostawać od siebie konkretne komunikaty, co mi jest, tak, nie poprzez rozmowę, tylko właśnie poprzez czucie w ciele. I takim ogromnym wnioskiem. Który dochodzi do mnie po tych kilku miesiącach. Teraz będę coraz rzadziej chodzić na, na tę terapię, bardziej w razie potrzeby, bo też widzimy duży progres, jeśli chodzi o mój rytm czaszkowo-krzyżowy, tak to się nazywa. Mam nadzieję, że nie zmyślam. To to, co do mnie przychodzi, to właśnie to, że nie wszystko trzeba nazwać. Nie każdy proces musi mieć do tego powiedzianą historię, tylko czasami ciało potrzebuje po prostu coś uwolnić i poczuć się. Lepiej. Tak jak powiedziałam, ciało jest niewątpliwie wątkiem wiodącym w tym odcinku, i teraz kilka słów o pielęgnacji, najpierw pielęgnacji ciała. Mam dwa produkty znanej wam pewnie marki Hagi Polskiej Naturalnej wspaniałej. Jest to ich linia Wakacje na Bali. W ogóle bardzo mi się podoba ta nazwa po angielsku, czyli Bali Holiday. Takie troszeczkę, taka troszeczkę grasów. Pachnie przepięknie, trochę taka guma balonowa. Nie przypadam gumą balonową, ale pachnie naprawdę super wakacyjnie. Ym, I nie wiem, czy powiedziałam, jakie produkty polecam. Po pierwsze, balsam do ciała, uwielbiam ich balsamy, masła zimą, ale, ale w cieplejszych miesiącach zdecydowanie balsamy. Ja cały rok, codziennie po prysznicu balsamuję swoje ciało od wielu, wielu, wielu lat, nawet jak jest bardzo ciepło, i też bardzo lubię ich mgiełki do ciała z takimi drobinkami, bo to już jest takie cudowne uzupełnienie lata, czyli ten blask. Dalej, moi mili, mam dla Was dwie rekomendacje kremów do twarzy, bo jak wiecie, ja jestem dosyć wierna produktom, które lubię i najchętniej bym ich nie zmieniała, ale też z uwagi na to, czym się zajmuję, z przyjemnością testuję różne rzeczy po to, by móc Wam je polecić, bo a nuż Wam też to przypadnie do gustu. I są dwa kremy do twarzy. Które ostatnio testowałam, nadal je mam, tylko jeden jest u mojej mamy, drugi jest ze mną w mieszkaniu i pierwszy to jest krem młodej polskiej marki. Obie marki są polskie i naturalne i cudowne świadome tak samo jak Hagi to mamy markę Resolu i markę Woli Botanika. Resolu to jest młodziutka marka i ich krem, o którym chciałam wam powiedzieć, to jest nawilżający i łagodzący krem z olejem śliwkowym, nazywa się po prostu Kojąca Śliwka, proste składy, wysoka jakość, bardzo bardzo um, uniwersalny produkt i drugi to jest Have a Nice Face marki Woli Botanika i tu mamy krem do twarzy na dzień dogłębnie nawadniający. To są kremy totalnie w moim stylu, takie konsystencje, jakie lubię, taka wchłanialność, jaką lubię. Bardzo, bardzo polecam, także dołączam do mojej listy kremów, które się zawsze sprawdzają. Słuchajcie, też mi się chce śmiać, jak patrzę na kolejną polecajkę, bo miałam ostatnio dwa razy taką sytuację, że byłam malowana. Do, do jakichś tam wystąpień i zdałam sobie sprawę, że moje triki makijażowe były ostatni raz update'owane jakieś ponad 10 lat temu, kiedy korzystałam z tutoriali na YouTubie, a potem po prostu zostałam z tą wiedzą i, i sobie tkwiłam w moim bardzo minimalnym make-upie. Yy, I sporo się nauczyłam w ostatnim czasie, ale na pewno nie jestem ekspertką od make-upu. Niemniej coś, co powiem wam, było strasznym game, change, game changerem. W mojej kolekcji make-upowej to jest gąbeczka. Wiecie, o, o beauty blenderach słyszałam od bardzo, bardzo dawna. Nadal przez całe swoje życie nakładałam make-up palcami i odkryłam, że rzeczywiście nasączona gąbeczka to jest niebo a ziemia, więc. Y Polecam. To chyba nie musi być Beauty Blender, ja mam jakiś no name. I to tak wpływa na krycie i też wchłanialność, równomierne rozprowadzenie produktu, że szok. Pewnie dla Was to jest jakiś śmiech, bo, bo, bo znacie się lepiej, ale dla mnie to było odkrycie, więc mówię. Skoro mowa o wystąpieniach i różnych formalnych momentach, to chciałam się pochwalić tym, że miałam przyjemność w tym miesiącu poprowadzić podcast na żywo. O czym informowałam na moim Instagramie, i tak sobie myślę, że jeżeli interesują Was moje refleksje na bieżąco, to dużo z tych rzeczy, o których powiedziałam dzisiaj, Padło już na moim Instagramie. Za chwilę dowiecie się, co z letnią serią podcastu, więc też polecam śledzić. I tam też mówiłam między innymi o podcaście live. Można było przyjść do Kinogramu i uczestniczyć w tym wydarzeniu. I było to wydarzenie organizowane przez WOGA, dlatego że nie był to odcinek live tego podcastu, tylko za chwilę rusza mój podcast, który będę współtworzyć, a raczej tworzyć w ramach podcastów WOGowych. Także nie mogę się doczekać, aż zdradzę Wam nieco więcej szczegółów. I prowadziłam spotkanie live z Aretą Szpurą, co było dla mnie premierowym doświadczeniem. Po raz pierwszy nagrywałam podcast na żywo jako prowadząca i jeszcze w dodatku z publicznością w tak pięknym otoczeniu w cudownym kinie. I dla mnie był to test, bardzo podobała mi się ta rola i jednocześnie myślę, że fajne doświadczenie dla Was, dla osób, które jeżeli byliście, to w ogóle super, jest mi miło, to było cudowne. Dla Was pod takim kątem, że mogliście zobaczyć, jak wygląda moje prowadzenie rozmowy i nagrywanie podcastu tak naprawdę zza kulis, czyli czy są tam cięcia, jak się wysławiamy, jaki jest flow całej rozmowy, nie wiem, czy jesteśmy przygotowani, czy mamy kartkę, co i jak. Także, także to, to myślę, że też było ciekawe od tej strony, właśnie, behind the scenes. Dla mnie super doświadczenie i czekam na premierę i będę Wam oczywiście o tym mówić, bo w lipcu. Startujemy. Mam też coś takiego w przypadku beauty to już wiecie, ale w przypadku mody też, że jak coś mi się spodoba, to po prostu eksploatuję dany outfit przez długi czas, aż się skończy dana pora roku albo mi się po prostu na maksa znudzi, albo realnie każde zdjęcie mam w tym samym stroju. I tak jest z dwiema rzeczami, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Pierwsza z nich to jest kamizelka marki MLE, czyli Make Life Easier. Jest to kamizelka Hamilton, to jest taka kamizelka garniturowa, długa, która po prostu jest tak wielofunkcyjna. Byłam w niej na wszystkich możliwych wystąpieniach, łącznie z tym wogowym, i naprawdę jest. Super super takim podbijaczem zestawu. nakładasz to na shorty i bluzkę. I nagle jesteś w miarę formalnie ubrana, więc ekstra. I druga taka rzecz to są buty wandynowak. Ja uwielbiam buty wandynowak są wspaniałe, wygodne i piękne. I takim odkryciem są buty Moulin Deep Black. To są takie płaskie buty z kwadratowym noskiem, raczej eleganckie. Uważam, że robią każdą stylizację, i naprawdę jestem fanką. Zastosowałam dzisiaj taki trik, że postanowiłam zostawić jedzenie na nieco późniejszą część, bo mam wrażenie, że za często zajmuje ono pół nagrania i zaczyna się od niego, więc wszyscy myślą, że to jest jeden temat, jaki poruszam, chociaż mógłby być, nie ukrywam. I kilka polecajek, słuchajcie, właśnie kulinarnych ode mnie. Po pierwsze, jeśli chodzi o Gastro-warszawskie, to ja całą zimę czekam na otwarcie palomy nad Wisłą i na ich ziemniaczki. To jest wspaniałe danie z podpieczonymi ziemniakami. Z... Aż się zrobiłam głodna, świetnie, długo nie trzeba było. Z ogórkami osolnymi, z rzodkiewką, Tam jest jeszcze czarna soczewica, więc plusy za białko, mnóstwo koperku i jajko w koszulce. Ogólnie, czy tam jajko na miękko, to nie ma znaczenia, po prostu. Tam jest taka masa smaków w tej ogromnej prostocie sezonowej, że polecam. Zresztą wszystko, co tam się zje, jest super smaczne, sezonowe, dobrze zbilansowane, i w dodatku nad wisłą, moi drodzy. Więc polecam. I jeszcze mam dla Was trzy przepisy. Pierwszy z nich to jest. Sałatka Cezar z jadłonomi, która ma już ładne parę lat i moja mama zrobiła ją ostatnio dla mnie po latach. I przypomniałam sobie, jak bardzo uwielbiam ten przepis, bo to jest wegańska sałatka Cezar, gdzie robimy sobie takie a la aioli um, domowe. Są tam szparagi, grzanki, grillowana cieciorka, no i po prostu ten sos, który zmienia życie, więc polecam, trzeba. I jeszcze jeden przepis, który Wam podlinkuję, nie mój. To jest rabarbar pod kruszonką z przepisu rozkosznego, imbirowy rabarbar pod kokosową kruszonką. Banał, serio, banał w wykonaniu, smakowo po prostu kosmos. Nie wiem, mam poczucie, że mówiłam o tym miesiąc temu. Jeżeli tak, no to trudno. Ewidentnie został efekt wow przez miesiąc, bo ja bym mogła jeść ogólnie kramble cały rok jako desery. Uważam, że jeżeli jest dużo kruszonki, to nie ma potrzeby, żeby tam było ciasto. No i ostatni przepis to mój przepis, który robię praktycznie codziennie. Czyli po raz kolejny widzimy, że w, w świecie jedzenia też eksploatuję przepis, aż mi się znudzą albo się skończy sezon. A jest to moja kapusta z wody z najszybszym, najpyszniejszym sosem świata. Już Wam mówię, możecie w ten sposób zrobić tak naprawdę cokolwiek. Nie wiem, pory, tak sobie myślę teraz. Kalafiora. W każdym razie ja sobie kroję kapustę na takie. Mm, no, może nie plastry, ale takie ćwiarteczki, czy nawet y, jedne ósme. Gotuję do miękkości, odcedzam i nawet jak tam zostanie jeszcze trochę wody, to nic nie szkodzi. I dorzucam sobie, słuchajcie, miód, musztardę, tahini, sok z cytryny, sól pieprz i koperek. Mieszam to wszystko, nawet rozwalam te kawałki kapusty, ona może być taka totalnie podziabana. I przysięgam, to jest najlepsze rzecz na świecie. Ja to jem z ryżem i z fasolą i po prostu ten sos do tej, do tej sałaty, kapusty. Sałaty i mi się ciężko często mylą, tak samo jak kalafior z brokułem. W sensie nie, bez problemu rozpoznam, ale z automatu czasami rzucam złe hasła Pewnie nie jestem jedyna. W każdym razie polecam, 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 polecam. I na sam koniec, moi drodzy słuchacze, dzisiejszego odcinka mam jeszcze dwie rzeczy kulturalne. I pierwszą z nich jest film, który obejrzałam po raz pierwszy po latach. To musiało być. Wow, to musiało być, słuchajcie, 7 lat temu, kiedy ten film został opublikowany. Mowa o filmie Moonlight. Jest to film, który otrzymał trzy Oscary w 2017 roku, a miał swoją premierę w 2016. Jest to amerykańska produkcja. Pamiętam, byłam na początku drugiego roku studiów, kiedy oglądałam ten film i przyznam się bez bicia, że oglądałam go z moimi. Szkocko-australijskimi znajomymi, po angielsku, bez napisów, i realnie nie zrozumiałam prawie nic z tego filmu, więc też nie rozumiałam, czemu dostało skara. Naprawdę, mam z siebie straszną bekę, że nie poprosiłam ich o te napisy, tylko siedziałam tam i udawałam po prostu genialną. Jest to film, który jest po prostu wybitny, i obejrzałam go ostatnio z zapartym tem, i uważam, że powinien go obejrzeć każdy. Film Web, nasz ukochany, mówi, że. Czarnoskóry chłopak próbuje się odnaleźć w niebezpiecznym świecie narkotyków i przeciwstawić życiowym problemom. Nie można się nie zgodzić. Jest to film poruszający, jest to film o uzależnieniach, o dorastaniu, o wykluczeniu społecznym, o seksualności. Film wzruszający i jeżeli nie macie co oglądać, to po prostu obejrzyjcie. I jeszcze jedna polecajka podcastowa. Jest to odcinek który poleciła mi Kasia Węglińska z Purite. Jeżeli Kasia słucha, pozdrawiam Cię Kasiu. I, i też polecam y, niezmiennie gabinet Purite Otium na Placu Grzybowskim na przecudowne, przecudowne zabiegi dla, dla ciała, twarzy, duszy. Y, I poleciła mi podcast Marty Niedźwieckiej wyłanej do tablicy już dzisiaj drugi raz. Y, czyli podcast o zmierzchu i jest to podcast o świnkach. Czyli o takich małych Złośliwościach, w redotach, które w nas siedzą, którymi strzelamy, które podkładamy naszym bliskim, nie tylko naszemu partnerowi czy partnerce, ale też czasami naszym przyjaciołom czy innym domownikom i które stopniowo, stopniowo niszczą relacje, czyli nie te wielkie rzeczy, które sprawiają, że wybucha wulkan, tylko takie małe, małe hamstewka. <grywka> które sprawiają, że po prostu się od siebie oddalamy. Naprawdę, naprawdę, naprawdę super odcinek. Myślę, że warto poddać refleksji takie różne nasze śmierdzące zachowania. Tutaj kończymy moją listę i na koniec jeszcze fundacja i informacja jest taka, że na mojej stronie karolina supańska.com Ukośnik sklep są dostępne różne produkty elektroniczne, które napisałam już teraz kilka lat temu, na przestrzeni kilku lat. Przeróżne rzeczy: e-book z przepisami, e-book o moim podejściu do zdrowia, ale przede wszystkim codziennik, czyli narzędzie do samorozwoju, które codziennie przez cały rok zadaje wam inne pytanie z przeróżnych dziedzin psychoterapii i coachingu. Bardzo, bardzo fajne narzędzie. I te wszystkie rzeczy są dostępne, tak jak powiedziałam, na mojej stronie. I mam taką zasadę, że już od kilku lat każdego miesiąca przekazuję 10% ze sprzedaży na inny cel charytatywny. Innej fundacji i w tym miesiącu, czyli to będzie miesiąc lipiec, będzie to Fundacja Kultura Nieboli, której celem jest rozwój edukacji literackiej. Prezentujemy nowe, aktualne zjawiska i formy twórczości artystycznej adekwatne do dynamicznie zmieniającego się otoczenia kultury. Wspieramy aktywność czytelniczą we wszystkich jej formach i przejawach. Realizujemy projekty charakterystyczne i unikalne, które wykraczają poza strony książek, multimedialne spektakle, literackie koncerty, słuchowiska i maratony czytelnicze. Organizujemy Wydarzenia, które dają szansę kontaktu i dyskusji z niezwykłymi ludźmi, panele, warsztaty, gry i spotkanie z udziałem literackich gwiazd, a nawet kolacyjny klub dyskusyjny. Chyba za mało czytamy, moi drodzy, w dzisiejszym świecie. Sama jestem ofiarą tej kultury, instant i tego, że trudno jest utrzymać uwagę, a już na pewno przy książkach, gdzie tych stymulantów jest mniej, więc czytajmy. Czytajmy więcej. Ale też słuchajmy i pamiętajcie, że moje wywiady tutaj teraz już autopromocja koniec o fundacji. Moje wywiady od kwietnia są dostępne w wersji wideo na YouTube i od niedawna również w wersji wideo na Spotify. Także taki bonus dla Was. Wiem, że są osoby, dla których ten obraz w tle jest ważny i urozmaicający, albo chociaż jest potrzebny, żeby sobie na chwilę zobrazować, jak wyglądają dzisiejsi rozmówcy. No, ja wyglądam zazwyczaj podobnie, ale jak wygląda Głos, z którym rozmawiam. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej solówki. Oficjalnie rozpoczynamy sezon letni. Ja nie ukrywam, że nie mogę się po prostu doczekać. Przyszłego tygodnia i tego, jak zareagujecie na nową serię, bo przez całe lato będzie działo się coś wyjątkowego. Także lećcie koniecznie na mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo już niedługo zdradzam wam i powiem Wam, że serce mi teraz mocniej bije, bo jestem naprawdę bardzo podekscytowana. Od dłuższego czasu działy się rzeczy za kulisami i cieszę się, że w końcu będziecie mogli tego doświadczyć ze mną. Ja będę w najbliższym czasie w nieco innych okolicznościach geograficznych i również na Instagramie będziecie mieli z tego raport. Także raz jeszcze wielkie dzięki i słyszymy się za tydzień. Cześć. Jeśli regularnie słuchasz mojego podcastu, będzie mi miło, gdy znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na Dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. To kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą Ci lepiej zacząć dzień.